Zapraszamy, panie Wojciechu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kolekcja 20 na 50. Mhm. No tu już jest gazeta. Tak. Troszeczkę niżej na pani jeszcze radę. Presbiopii nie można uniknąć, tak? Dzięki temu nosisz tylko jedną parę okularów bez konieczności. Super, jeszcze ciągłej. Pan spróbuje jeszcze troszeczkę niżej. Brak korelacji wzroku motora, abyśmy mogli zamknąć aktualną policję. Dobra, tak, to jest problemu. Widzenie z bliska. 9,5, 9,3,6. Super. 6,3, 9. Super, także na pierwszy dzień to jest naprawdę top. Dobrze, wszystko się jeszcze może zmienić, może się jeszcze pogorszyć, polepszyć, dlatego ważne są kontrole. Mhm. Bym przyszedł na kontrolę regularnie. Pierwsza kontrola jest po miesiącu, potem proponujemy jeszcze kontrolę po 3-4 miesiącach i wtedy dopiero widzimy, gdzie mniej więcej się znajdujemy. Jasne. U pacjenta zrobiliśmy korekcję wady wzroku, jak i dodali, jak i starczowzroczności metodą FemtoLASIK za pomocą profilu PresbyMax. Jest to profil, który, za pomocą którego robimy różne korekcje na parze oczu i dodatkowo do tego dodaje się aberracji tak zwanych sferycznych plus jeszcze profil multifokalny, czyli wieloogniskowy. Mam nadzieję, że pan jest pierwszego dnia już zadowolony i jestem, efekty takiej korekcji. Tak, znaczy obawy zmalały po rozmowie z kolegą, który ten zabieg parę tygodni temu przeszedł i drugi dzień powiedział, że jest rewelacja. Jedyny minus to, że widzi niestety już w lustrze swój wiek. Ale to przesądziło o tym, że też się zdecydowałem na ten zabieg, ponieważ no ja generalnie jakoś nie mogłem się przyzwyczaić do okularów progresywnych. To mi trochę przeszkadza w jeździe, samochodem, motorem, więc stwierdziłem, że może to jest ten czas w covidowych przemyśleniach, żeby taką decyzję podjąć. Także stres, nie ukrywam, był, no bo to zawsze jakiś zabieg na oczach. Które codziennie się przydają. Natomiast, szczerze powiedziawszy, przy wczorajszym zabiegu tutaj, przy takiej naprawdę profesjonalnej obsłudze, miłych paniach, także spokojnie podszedłem do tego zabiegu. Sam zabieg praktycznie, no też byłem zdziwiony, że to były sekundy. Także jeśli chodzi o jakieś doznania bólowe, to jedynie pieczenie oczu przy zakraplaniu kropli do badania przed zabiegiem, natomiast przy samym zabiegu to też byłem zaskoczony, że to trwa błyskawicznie, zero bólu. Troszeczkę nieprzyjemne wrażenia, no bo to jednak utrzymanie tego oka w jakimś tam stabilnej pozycji, natomiast no, jeśli chodzi o sam przebieg, to ja byłem zaskoczony, że to trwa tak szybko. Widać, technologia poszła do przodu.